przechodzimy do podpunktu B. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Cechowej, druk nr 1713. I także proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, tutaj komisja opiniuje pozytywnie zamierzenie inwestycyjne. Właściwie tak, uzasadnienie jest tylko uzasadnienie formalne. Może ja już wyprzedzę państwa pytania. Planowana inwestycja dotyczy zabudowań przy ulicy Cechowej. To się nazywa naprzeciwko Mikulice. Tak, tam jest w tej chwili łąka, która jest niewykorzystywana pomiędzy zabudowaniami. W dalszym rzędzie już są zabudowania, wcześniej, później z tyłu warsztat samochodowy. Tam właściciele planują wybudować budynki, parter usługowy, pierwsze piętro i poddasze pod skośnym dachem na mieszkania rodzinne. Tam ma być wielorodzinny budynek. Maksymalna wysokość do szczytu dachu to jest 11-12 metrów. Przy czym dach jest dwuspadowy. Takie są tam szacunki. To generalnie działka jest na tyle duża, że nie powinno być problemów zarówno z miejscami parkingowymi, jak i generalnie z tym miejscem. Zagospodarowanie wokół jest bardzo podobne. Stąd opinia naszej pozycji. Ja chciałem państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały. Nie otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Nie widzę dyskusji, że też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Cechowej. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I widzę, tym samym uchwała została podjęta.